Hej, witam Was na naszym kanale No to gramy! A dzisiaj będziemy uciekać z lotniska, ponieważ właśnie sobie chciałam polecieć na super, wiecie, jakieś takie wypasione wakacje, no to byk, zamknęli mnie. Zamknęli lotnisko, słuchajcie, ale mam nadzieję, że będzie tutaj możliwość przelecenia się właśnie takim samolotem, nie? Chciałabyś, Monika? Fajnie, ja ciekawa, jakby to wyglądało, a może rzeczywiście później efektem końcowym będzie to, że wejdziemy w końcu do tego samolotu i tam też będzie jakiś parkour. Co tu jest? Tu są jacyś ludzie dziwni, chodzą dookoła z bagażami, a ty musisz ich omijać. Dobra, idziemy do nas. Następny. Okay, wow, tu jakąś dziurę zrobili. A tutaj, dobra, czyli tak, tutaj się oddaje walizki. No dobra, proszę bardzo, ty masz jakąś walizkę, czy nie? Nie, nie, więc przeskakujemy, no, dobra. Ja już oddałam. Oddałaś. Jakieś boksa. Aha, dobra, biegniemy dalej. Wow, wchodzimy do jakiejś dziury, do jakiejś jamy czarnej. Nie wiem, czy tu będzie... Zobacz, jak ty tu jest dziwne, tu jest jakaś kopalnia. Zobacz, Monika, to są jakieś wagoniki. Takie, wielkie nie? przestrzenie, ale ładnie tu jest, ładne te takie, ładne takie właśnie są. Co mnie tak popchnęło? Nie wiem, może drugi zawodnik. Znowu? Od początku? Nie wierzę. Czemu tu się ty nie dało? No bo chyba nie brałaś checkpointa. Za każdym razem. Tak? No próbuj, próbuj, może gdzieś tam później po prostu będzie dalej. Przy każdym tym buczek. No dziwne by było. No właśnie, przecież to jest... Tutaj, nie, no ludzie są normalni. Checkpoint, dobra, jest, spoko. Biegnij. Ale ja wcześniej brałam. Chyba nie brałaś, wiesz, patrz, bo musi być na zielono. Jakoś tak. A dobra, widzisz, tego nie było. Przeszłam. Tak, rzeczywiście, dobra. Tak. No dobra, musisz uważać na tych ludzi. Oni tutaj z tymi walizkami szaleją, żeby nas tylko nie dopadli, żeby nas walizka nie dotknęła. Dobra, biegnij, Monika, za strzałkami. Tutaj mamy checkpoint. Niech on zrobi się zielony. Bardzo dobrze, widzisz. Za szybko po prostu przechodziłaś te checkpointy. One się nie robiły zielone i nie sejwowało. Dobra, idziemy znowu do tej czarnej dziury. No dobra, do tej kopalni, tak? Tutaj są wagoniki, tutaj są... No właśnie górnicy, którzy coś tu kopią, chyba złoto, albo nie wiem co. Próbujmy dalej przejść. Gdzie teraz będziemy musieli iść? Monika? Nie. Czemu tu tak laguje? Próbuj jeszcze raz, ale dobra, widzisz? No nie wiem, spróbuj. Może, nie, może skaczesz nie w tym miejscu, co trzeba. Widzisz, dobra, spoko jest, no widzisz, dobra jest. Skakałaś po prostu nie w tym miejscu, co trzeba. Dobra, biegnij, Monika, ale uważaj na tą lawę żółtą taką na dole. Ona na pewno jest gorąca, ona na pewno jest nieprzyjazna. I dobra, i tu górnicy znowu pracują. Kopią złoto, zaraz wydobędą jakieś rzeczy, a może robią tu dziurę jakąś właśnie kolejną, przez którą będzie można gdzieś tam pójść, nie wiem, zobaczymy, może tutaj jeszcze wrócimy, ale lepiej nie, bo musimy się stąd wydostać, musimy stąd wyjść. A nie wracać w takie miejsce. Tak, to miejsce jest straszne i obrzydliwe, a my biegniemy dalej. No bo tutaj jest źle, tutaj jest gorąco, tu jest na pewno dużo pyłu, tu musimy... Jest ładnie, tak, rzeczywiście grafika tutaj była bardzo ładna. Biegnijmy dalej. O co tutaj będzie chodziło? Teraz tu też trzeba omijać wszystko. Dalej chyba jesteśmy... Zobacz, jaka łapa tam się kręci w tej mazi. Zobacz, żeby ona ci nie złapała. Aj! Źle, że ci powiedziałem. I ty się odkręciłaś? Tak, a to się zatopiło. No dobra, słuchajcie, więc tutaj jest taka sytuacja, że im dłużej tu stoimy, to po prostu znika. To się zatapia. Monika. No dobra. Checkpoint. Wzięliśmy, dobra, idziemy dalej. Tu jest jakaś komnata. A, winda, zobacz. Troszkę dłużej, tak? Dobra, spoko. Tu jest winda górnicza i wyjechaliśmy chyba na górę. Tak jest, to jest nad szybie, tak zwane. Idziemy sobie. Tak, Monika, dlaczego stoisz? Nie wiem, dobra, już idziesz. Nie mogłaś, dobra. O, tutaj jest chyba jakiś nadsztygar, który tutaj kontroluje, co się dzieje. Zobaczmy. Muszę wybrać prawidłowe drzwi. A, dobra, wybierz. O, one się zmieniają, Monika. Raz jest czerwone, raz jest zielone. Wejdź po prostu tylko w zielone. Tutaj, uważaj, chwila jest zielone. I się zmieniło, jak to? Jakie to jest dziwne? No dobra, jest zielone, a tu? Nie wiem, kurde, mogą przejść, no dobra. Będę przechodzić od tym. Chcę od razu przejść. No do... A, weszłaś w czerwone! No właśnie, bo tu prześwituje wszystko i można się pomylić. Dobra, biegnij w zielone. Jest, jest, dobra. No i tu mamy zielone, dobra. Tu może poczekaj chwilkę i teraz... Uważaj, biegnij! Dobra, poczekaj chwilkę. I... Plus mnie jest
spędzi. Most cię spędzi. Dobra, podrapałaś się. Och, taki wkurzony na cztygar. Nie, to jakiś policjant, czy jakiś strażnik na lotnisko. No bo przecież to jest ucieczka z lotniska, a nie z kopalni. To jest jakieś dziwne, bo właśnie to... Klucz, potrzebny jest tam klucz. No czemu ja jestem ten... Jesteś poszukiwana, coś musiałaś przeskrobać. Widziałam. Schowany klucz. Dobra, mamy klucz. Uciekamy, uwięzili nas w tym lotnisku. Wow, tu jest kamera. Może jednak unikajmy tego czerwonego światła, bo tutaj kamera działa, a tam, gdzie światło nie świeci, tam możemy przechodzić. Dobra, udaje się na razie, dobra Monika. Znowu jest jakiś strażnik. Biegnijmy, dobra, jest klucz, jest wszystko. Co to jest? Jest strażnik, zobacz, szybko, Monika, uciekaj! Widzieliście Jejku. To? Ej, chcę z nim mieć spotkanie. Widzieliście to? Siema. No, siema strażniku, wow! Było bardzo blisko, ale... Lasery, właśnie, tu są te lasery, które nas obserwują z wysoka, czyli to takie kamerki, lasery, nie wiadomo co to jest, ale na pewno trzeba tego unikać. No i uważaj też na tych policjantów, na tych strażników. Dobra, są węty. Wow, on tu szedł, ale to jest utrudnione. Tak, on szedł tędy dookoła. Tak, tam musimy przyjść. Tak, musisz tędy, tylko uważaj na te czerwone lasery też. O, tędy boczkiem można przechodzić, właśnie. Dobra, fajnie, bardzo dobrze. Oni tędy chodzą. Dobra. Ominęłaś jednego, zaraz będzie drugi, uważaj. Jejku, jakie to jest trudne, to trzeba patrzeć na wszystko dookoła. Tak rozglądać się wszędzie, jest. Ale fart, naprawdę, zobaczmy co teraz jest ten samolot. Może wejdziemy w końcu do tego samolotu, może w końcu odlecimy stąd, gdzieś do innych, jakichś takich bezpieczniejszych miejsc. Dobra, to jakieś porozrzucane jedzenie, ale śmierdzące to jest wszystko, jakieś takie obrzydliwe. Dobra, biegniemy. Mamy checkpoint, mamy tutaj jakieś... Wow, ale daleko nas nie cofnie, bo tutaj byliśmy niedawno. Dobra, szybciutko, Monika, to jakieś nożyczki. Nie. Co się dzieje? Może te nożyczki tną, tak ci podcinają stópki i nie możesz skakać. Jak myślisz? No, myślę, że możliwe. Bardzo możliwe. Dobra. Biegniemy dalej. Gdzie teraz będziemy? Nie mam pojęcia. Jesteśmy już przy samolocie. Słuchajcie, chodzi o to, żeby wejść do tego samolotu i odlecieć. Tak mi się wydaje. Serio? No, to by było dobre, nie? Wow. Checkpoint wzięty. Dobra, super. Biegniemy dalej. Tutaj nam pokazuje, gdzie musimy biec. Znowu tak, o, jakiś mechanik jest z kluczem. Tutaj mamy... A, tu mamy takie właśnie te wózeczki, które przewożą bagaże, no. Fajnie, chciałbym się przejechać takim wózkiem, takim meleksem. Dobra, tu jest ten strażnik, coś. On tutaj chce od nas znowu, no ale my się nie dajemy. My próbujemy znowu przechodzić, znowu te lasery, znowu te kamerki, one nas obserwują, one tutaj cały czas są w ruchu. Udało się, ale tu jest jeszcze jedna, uważaj! Ale przy samej krawędzi stanęłaś, no świetnie. Co jest? Nie wiem. On znowu coś tutaj od nas chce. No dobra, biegnij dalej, Monika, za strzałkami. Dobra, lecimy. Wow. Lecimy dalej, tu jest coś porozrzucane. Monika, dostanie się w końcu. Wow. Widzieliście, to mnie odbiło? Odbiło cię. Dobra, jest ten samolot, może w końcu się... Tu jest drugi jakiś samolot. Przejdźmy do tego samolotu. Najbardziej to bym chciał właśnie polecieć tym samolotem, Monika. No i co, Monika, wchodzimy do tego czerwonego samolotu? Wow, tu będzie świetnie. Jeżeli jeżeli polecimy, to będzie fajnie. No i co? Jesteśmy w środku? Jesteśmy w środku w samolocie, słuchajcie. Ja w pierwszym miejscu chcę. Nie chcę tu. Dobra, siadaj, tam było, zobacz. Przy oknie siadaj, dobra. I co? I co, będziemy lecieć? Nie wiem, ale znowu. Znowu. On się rozbił. Rozbił się, słuchajcie, samolot. I tutaj, patrzcie, pływają te bagaże. No. Jejku, ludzie są przerażeni, jacyś dziwni. Dobra, szybko. Musimy się stąd wydostać, Monika. Bo... jak nie, no to może tu jakiś będzie wybuch zaraz w tym samolocie czy coś, bo wiesz, tuś, no, wylewa się paliwo, właśnie musimy uważać. Szybko, szybko, znowu jesteśmy w jakimś innym pomieszczeniu, to się wszystko, wiesz, a może my jesteśmy, właśnie, a może my jesteśmy w powietrzu teraz, nawet nie wiemy. O, gościo, jak się rusza, no śmiesznie. Dobra, Monika, szybko. Tutaj przechodzimy kolejne kabinki, jakieś kolejne. I nic się nie stało, no to dobra. Dobra, jest dziura. Wyskakujemy. Jejku, mamy spadochron. Wow! Jest, dobra, rozłożył się. Jejku, lecisz, Monika, na spadochronie. A jak go teraz usunę?
Nie wiem, dobra, poczekaj, zleć może na... O, to jest jakiś samolot. No to chyba ten samolot. Dobra, zleć na razie na dół. Gdzie? No chyba tutaj, na to niebieskie pole mi się wydaje. Ej, może my na razie nie mieliśmy go rozkładać. No może i tak, dobra. A, dobra, czyli tak jakbyśmy... Dobra, wiemy. Ale spoko jest, tak? Dobra. O nie, jesteśmy na jakimś... Na jakiejś wyspie, na bezludnej wyspie. Słuchajcie, czy byliście kiedyś na bezludnej wyspie? Bo my się właśnie tutaj tak rozbiliśmy. Tu się Monika tak rozbiła na bezludnej wyspie. Dobra, przechodzimy przez ocean. Ja pilotowałam to. Przez te jakieś rośliny tutaj takie, które wyrastają z tego oceanu. One tylko nam pomogą, żeby przejść. Jak one się nazywają? No takie gwiazdki jakieś, no nie wiem jak one tam się nazywają, no ale dobra. Napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem. No właśnie, ważne, że nam pomagają. Dobra, znowu jakaś bezludna wyspa. Tutaj beczki, słuchajcie, beczki piratów. Tutaj nie jeden statek musiał się chyba rozwalić, bo jest dużo rzeczy, dobra. Nie jeden statek i samolot. I samolot, właśnie, czyli tutaj może być jakiś taki trójkąt bermudzki albo coś, nie wiem. Czyli? No takie miejsce na ziemi, gdzie po prostu bardzo dużo jest takich wypadków, no, samolotowych. Ja bym nie leciała, właśnie. No ale przeleciałaś właśnie. No dobra, słuchajcie, co lecimy będzie dalej? Lecimy teraz tutaj. O kurde, chciałam wam pokazać ten efektuał, ale tutaj mi się pokazało jakieś... Dobra, znowu gdzieś jesteśmy. Jejku, to jakieś przygody straszne. Okay, jakiś dobra, labirynt, idziemy. Czyli tu no, trzeba ja teraz zamknę oczy, a tata mnie kieruje. Dobra, no to dawaj w prawo. W prawo, idź w lewo. Nie tu, w lewo jeszcze. Dobra i teraz w prawo. Nie, źle poszłaś. Teraz w prawo. W prawo, idź, w prawo się odwróć. Nie, nieźle się odwróciłaś. Z powrotem? Tak, no, nie, dobra, otwórz oczy i biegnij, Monika, bo dobra, chyba to będzie zbyt uda. Długo trwało. Dobra, ja lecę tak, wiecie, tak na ślepo. No na ślepo, no bo tu i tak nie wiemy, gdzie. Wow, myślałem, że wyjście. Nie, to chyba było to miejsce, gdzie zaczęliśmy, ale to jest ciężkie, bo tu będziemy się... No, będziemy się... Labiryntami iść jakimi obrzeżami. No dobrze, ale skąd tu wiesz, skąd gdzie tu są obrzeża? Bo człowiek to czuje. No to jeżeli czujesz, to biegnij tak. Było widać to. Było widać. Czy to znowu to jest to samo miejsce, co byliśmy? No znowu. Znowu to samo miejsce, ja nie wiem. Jest tu jakieś wyjście w ogóle z tego labiryntu? Ja teraz będę szła tak jakby o tak o. Wiecie, żebyśmy... A nie da się tego od góry zobaczyć, Monika? Nie da się? Nie da się chyba. Nie, słuchajcie, no nie, no ciężkie to jest. Ciężkie, ale i ciekawe. O, i żeby nie zmienić kamery, żeby nie tak jakby, wiecie, źle... Dobra. No nie. No nie wiem. Dobra, szukaj. Byliśmy tutaj już. Ej. Nie, ale mi się wydaje, że to są dwa inne... Nie, tu byliśmy, tak. No właśnie, a, no widzisz, czyli już wcześniej znaleźliśmy... Byliśmy, no, to nas wszystko zmyliło. Dobra, znowu jesteśmy na... Zobacz, mamy tratwę, będziemy płynąć. Płyniemy. Dobra, płyniemy, Monika. Super, płyniemy gdzieś znowu na jakąś wyspę, ale jest... To już jest loża zwycięzców? Może to już jest loża zwycięzców, zaraz się dowiemy. Chyba tak, tak, czy nie? Chyba tak. Dobra, checkpoint i... Tak, czy nie? Tak, koniec, tak? Tak, dobra, słuchajcie, bardzo fajny, bardzo ciekawy parkour. Monika, tak, podobał ci się? No, jest bardzo urozmaicony. Słuchajcie, może tutaj mało tego lotniska było, ale były samoloty, była kopalnia i były różne rzeczy. Dziękujemy, że oglądaliście nasz dzisiejszy filmik. Zawsze o to było jest nam bardzo miło. Było bardzo miło. Klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym filmem. No i oczywiście oglądajcie inne filmiki na kanale. No to gramy. Tak. Klikajcie Tak, Monika, coś jeszcze chcesz dodać? A, rozbity, tak, rzeczywiście, teraz można jeszcze go zobaczyć. Słuchajcie, no ale my się już żegnamy, klikajcie w miniaturki, które teraz widzicie na ekranie, oglądajcie inne filmiki na kanale Gnotogramy, subskrybujcie nasze wszystkie kanały. Do zobaczenia, cześć!